WBB pracujemy nad różnego rodzaju technologiami. AI jest jedną z wielu, które ma tak naprawdę sprowadzić naszego klienta do pozycji beneficjenta w obszarze zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, dostarczania pewnego rodzaju pomysłów, jak regulacje wpływają na naszego klienta, na nas samych jako ABB, jak różnego rodzaju algorytmy, technologie typowo AI-owe mogą pomóc w osiągnięciu tych elementów. Skupiamy się na wydajności, produktywności. Myślę, że to niezależnie znowu od technologii. Mówimy sobie, że dzisiaj mając wiele źródeł danych, potrafiąc je łączyć, potrafiąc je kontekstualizować w pewnym aspekcie, możemy dostarczyć rozwiązania naszemu klientowi, który pogłębi swoją wiedzę, gdzie dane generują pewnego rodzaju widoki na procesy, na efektywność swoją, gdzie normalnie nie jest w stanie tego robić. To są obszary chyba oczywiste, może nieoczywiste. Mam nadzieję, że w ABB skupiamy się mocno właśnie w takim aspekcie efektywność energetyczna, efektywność operacyjna, ale z drugiej strony też mówimy o odpowiedzialnym używaniu tej technologii, między innymi też o technologii AI-owej, czyli dbanie o pewnego rodzaju transparentność, jak robimy, co robimy, w jaki sposób pozyskujemy algorytmy, jak je kształtujemy, jak dane kolekcjonujemy. Dbamy też o bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że tutaj w tym obszarze technologia też wspiera pewnego rodzaju bycia doskonałym w obszarze dbania o swoją infrastrukturę, dbania o swoje informacje poufne, tajne, które chcemy zachować dla siebie. No, to jest potencjał rozwiązania BB, które są napędzane AI-em dla naszego klienta i dla nas samych. Dzisiejsza konferencja Polish Swiss Innovation Day pokazuje, że modele, obszary aplikacji sztucznej inteligencji są niezmierzone. Przed chwilą zakończyliśmy dyskusję pomiędzy osobami wywodzącymi się z manufacturingu, z wytwórstwa, ale mieliśmy przedstawicieli mediów, mieliśmy przedstawicieli healthcare, mieliśmy przedstawicieli nauki, którzy jednogłośnie mówią: tak, dzisiejsze modele, dzisiejszy boom na AI pomaga nam bycia lepszymi firmami, lepszymi organizacjami. To jeden z aspektów. Czy tylko energia, czy tylko w tym obszarze widzimy wartość? Nie, zdecydowanie jest tego więcej. Energy Efficiency, Mission to Zero, to są nasze programy, nasze motta, którymi posługujemy się od właściwie lat już, można powiedzieć, czyli efektywność energetyczna po stronie klienta, emisyjność jego, footprint CO2, który generuje, dzięki któremu naszym rozwiązaniom może zmniejszać, to jest główny cel napędzający nasze rozwiązania. Jak my to robimy? Robimy to w obszarach właściwie na każdym poziomie organizacji, czyli od momentu zbierania informacji z rozproszonych urządzeń, rozproszonej infrastruktury. Nasze raporty pokazują, że 70% danych, które potencjalnie, tak zwanych danych OT, Operational Technology, IT, Information Technology, czy Engineering System, 70% z tych danych jest niewykorzystywanych ciągle do tego, żeby podejmować lepsze decyzje, szybciej je podejmować i odpowiednio reagować. Czy to w obszarze zarządzania swoim własnym przedsiębiorstwem, czy dostarczania wartości dla klienta. To jest chyba odpowiedź na pytanie, gdzie, jak i w jaki sposób możemy aplikować rozwiązania.